Fragmenty czasu na swoich obrazach uchwyciła artystka Anna Korszewska z Częstochowy. Wernisaż wystawy odbył się na Dworcu Kulturalnym Wieluń-Dąbrowa. Było to pierwsze spotkanie malarki z wieluńską publicznością. Jestem wielką pasjonatką sztuki, tworzenia, kreacji artystycznej. W sumie od najmłodszych lat tym się zajmuję. Najpierw to było hobby, pasja, to się przerodziło oczywiście w zawód. No i temu oddaję się bez reszty. Prowadzę warsztaty kreatywne, maluję. W zasadzie chciałabym poznać wszystkie techniki, ale niestety doba jest za krótka. Przedstawiam moje malarstwo. Fragmenty czasu na obrazach. Chciałam przedstawić wizję, moją wizję czasu. Ponieważ uważam, że czas, gdyby tak zniknęły na świecie zegary, bylibyśmy totalnie wolni. Wydaje mi się, że na obrazach można uchwycić dużo, dużo więcej, dodać więcej takich obrazów wyobraźni, nie tylko ruchome ujęcie, znaczy statyczne ujęcie bez ruchu, ale jeszcze można dodać swoją taką otoczkę, co wokoło się dzieje, domalować, poszaleć z kolorami. Także myślę, że na obrazie można dużo, dużo więcej pokazać. Artystka poprzez swoje obrazy ukazuje subiektywną wizję czasu, który w jej wyobraźni jest otaczającą świat przestrzenią, nieograniczoną energią łączącą wiele wydarzeń i ludzi. Jednym z tytułowych fragmentów czasu był właśnie wernisaż na Dworcu Kulturalnym. Oprócz obrazów, ekspozycję zdobiły misternie wykonane dzieła sztuki z wykorzystaniem niekonwencjonalnej techniki miks mediów. Miks media to jest po prostu połączenie przeróżnych technik, przeróżnych mediów. Ja lubię w zasadzie łączyć niektóre rzeczy, które teoretycznie są niepołączalne. Lubię naprawdę mieszać i patrzeć, co z tego wyjdzie. W ten sposób też spontanicznie wychodzą te projekty. Uwielbiam recykling. Uwielbiam tworzyć projekty, wykorzystując już rzeczy, które teoretycznie do niczego się nie przydają. Jak na przykład nazwałam tą zawieszkę Lulu. Tam są siteczka do herbaty, tam była stara klamra od paska, jakieś stare guziki. Wszystko, co możliwe w domu, tak zwane przyda się nazywamy. Bo tak naprawdę to się zawsze przyda. Niczego pani nie wyrzuca? No właśnie, niczego nie wyrzucam. No, trochę to jest uciążliwe, bo zaczyna brakować miejsca, ale no, chodzi na to, że wszystko się przyda. Przy dźwiękach nastrojowej muzyki w piątkowy wieczór można było zatrzymać się wreszcie po to, żeby zobaczyć, jak wygląda czas oczami artystki Anny Korszewskiej. Obecni na wernisażu mieszkańcy Wielunia i okolic chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jestem troszeczkę blisko ze sztuką, mam przyjaciółkę, która też maluje i między innymi dlatego przyszłam zobaczyć pierwszy raz tutaj, jak to wygląda. Poznać artystkę oczywiście też. Ciekawe spojrzenie na sztukę. Nie spotkałam się nigdy z czymś takim, więc jakieś tam miłe wrażenia, miłe. Zegary, nie wiadomo co tam artystka miała na myśli, ale myślę, że bardzo takie inspirujące, wbijające w przyszłość i można dużo z nich wyczytać. Co no. Zachęciło do przyjścia tutaj na wernisaż? Realnie, jakieś poznanie nowej sztuki, jakiejś wizji, zobaczenia coś nowego, spojrzenia na kunszt nowej artystki, którą pierwszy raz mamy do czynienia i bardzo zadowolony jestem. Prace są przepiękne, pokazujące faktycznie czas, tak dobrze określiliśmy, ale przepiękne prace w gablocie, przepiękne, naprawdę. Z recyklingu, jak nam tutaj pani objaśniła, bo już wszystkiego się dowiedzieliśmy, wszystko wiemy. To, co koleżanka powiedziała, od razu zauważyliśmy, że chodzi o czas. Jeżeli chodzi o obrazy. Na gablota to już przepiękne wykonanie i w ogóle gratulujemy pani, bo naprawdę. I cieszymy się, bo mają być warsztaty, także skorzystamy na pewno. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.